pośle. Jeszcze chwilę, panie marszałku. Tam, gdzie staczali ostatni swój bój, tkwiła się w ich sercach nadzieja, że Polacy doczekają się kiedyś wolnej i niepodległej Polski. Zapewne z takimi nadziejami ginęli w walce skazywani na śmierć na początku lat 50. Stanisław Grabowski, Wiarus, Kazimierz Krasowski, Górzec, Kazimierz Kamieński, Huzar, Piotr Badyn, Poręba, a także bohaterski ostatni partyzan Białostoczyzny, podporucznik Stanisław Marchewka, Ryba, zamordowany podczas obławy w Jeziorku koło Łomży z 3 na 4 marca 1957 roku. Po 1989 roku gorliwi wyznawcy grubej kreski utrwalali białe plamy polskiej historii, również te obejmujące prawdę żołnierza wyklętych. Wielu z nich, mając wstydliwe biografie z lat stalinowskich, determinacją broniło zbrodniarzy i sowieckich namiestników w Polsce, mianując nawet ich ludźmi honoru. Wbrew prawdziwej historycznej, wyraźnie szydząc z walki podziemnego niepodległościowego. Ustanowienie narodowego... Panie pośle, prosiłem pana o zmierzanie do końca. Panie pośle, proszę kończyć oświadczenie. Jeszcze minutę. Nie, panie pośle, proszę kończyć oświadczenie teraz już. Dziękuję ustanowienie panu. Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych... Oświadczenie to forma krótka, przez to trudna, panie pośle. Dziękuję panu. Przyspieszyć i skutecznie zakończyć zmagania o należne miejsce konspiracji antykomunistycznej w naszej historii. Mamy obowiązek i dług wobec tego pokolenia, które walczyło o wolność i niepodległość pod znakami WIN, NSZ, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz w organizacjach młodzieżowych. Musimy przywrócić im cześć, honor, a także pamięć. Mamy obowiązek pokazać wielkość i heroizm, ogrom działań żołnierzy podziemia. W tych wysiłkach spore osiągnięcia ma na swoim koncie Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Po tylu latach od tamtych bohaterskich czasów doczekali panie się pośle, proszę, wdzięczności. Prosiłem pana o zakończenie oświadczenia. Nie może pan mieć przywilejów ponad wszelką miarę. Panie pośle, dziękuję panu. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Panie pośle Jurgiel, na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Panie pośle, dziękuję panu.